Hej, ja jestem Sarge i witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w FIFA 19. Ostatnio udało się rozpocząć rozdział trzeci fabularnej kampanii Droga do Sławy w wykonaniu Kim Hunter, a także Alexa Huntera, więc teraz pora na to, abyśmy zobaczyli również dalszy ciąg historii danego Williamsa. Go on. Treat yourself. Can't stay in this place forever. You're not reading nothing again, are you? Oh, well, Michael's mate's knocked another 2.5 off. How many times do I have to tell you? All your serious money's tied up long term. It's a non-starter. Salary, Danny's only should be able to afford it. In fact, I know he can. Yeah, I bet you do. What's that supposed to mean? We're kind of short of clients, aren't you, pal? A commission's not what they used to be. Do you want to say that again? Yeah. I've tried working with this cowboy, Dan. A cowboy? I'm not the one who's been dropped by every client he's ever had. You're just lucky Danny's such a good guy. Ask him where your money is, Danny. Go on, ask him! Look at this guy's history. You and me, Danny, we go back since we were this high. I'm looking after your future here. O nie, mam stanąć po czyjejś stronie. Ale to Ringo jest naszym przyjacielem, prawda? Ringo's right. I'm sorry, Michael. But I've been having my doubts for a while now, and you've not got the best track record, have you, really? And all you do is you keep slagging Ringo off, and I've known him a lot longer. You having a laugh, my son? You gonna listen to this clown? He hasn't even got proper qualifications, Danny. Why don't you tell him where his money is? Well, not lining your pockets, pal, that's for sure. This is crazy, Danny. I've always had your back. You're my number one client. Yeah, well, I'm only your number one client because everyone else got shot of you. I'll see you around, Michael. No cóż, w końcu chyba musiało do tego dojść. Prawda jest taka, że Michael też nie do końca dał się poznać od dobrej strony już wcześniej, kiedy prowadził Alexa. Też przecież Alex się z Michaelem rozstał. Teraz przyszła pora na danego najwyraźniej. A tymczasem czeka nas mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Romą. I teraz się zastanawiam, jak to ma wyglądać. Skoro w scenariuszu Alexa Huntera od razu już widzieliśmy, że West Ham United wygrało dwumecz z Romą, nawet mieliśmy tam konkretne wyniki, no to jak się teraz to ma mieć do tego, że ja ten mecz mogę jak najbardziej rozegrać? To już pewnie czas pokaże. Na razie kreujemy sobie pierwszą sytuację i było uderzenie ponad bramką AS Romy. A teraz bardzo dobre podanie do danego Williamsa, ten uderza i jest bramka już w 11 minucie spotkania. Świetne wyjście danego Williamsa na czystą pozycję. Bramkarz próbował trochę wytrącić nas z równowagi, przestraszyć danego, ale dość precyzyjnym, lekkim strzałem udało się bramkarza Romy pokonać. I tutaj bez większych szans, w ten oto sposób Danny Williams otwiera wynik i stawia swoją drużynę w naprawdę dobrej sytuacji. No bo mamy początek meczu i to na wyjeździe i już wygrywamy. I teraz nieoczekiwanie jest szansa dla AS Romy, ale obronione uderzenie przez Łukasza Fabiańskiego, drugie również. No i oddalamy zagrożenie od własnej bramki. Ale teraz znowu jest słupek! Co tu się wydarzyło teraz w ostatnim czasie? Spróbujmy się dobrze ustawić do oddania strzału. Ale tym razem nie udało się pokonać bramkarza gospodarzy. Dobre podanie danego Williamsa i będzie asysta.
Lanzini wykorzystuje podanie naszego zawodnika i podwyższa prowadzenie na wyjeździe za AS Romą. Zobaczmy tę sytuację raz jeszcze. Ale też trzeba przyznać świetne wyjście Lanziniego. Aż się prosił tutaj o podanie. No i bramkarz bez większych szans. To było mocne uderzenie z niewielkiej odległości. Do końca meczu pozostało niecałe 40 minut wirtualnego czasu gry. Będzie szansa z rzutu rożnego dla gospodarzy. Piłka jednak przeniesiona nad poprzeczką. Jeszcze będziemy próbować podwyższyć prowadzenie i znowu była szansa na asystę Danego i gola Lanziniego, bo to chyba on uderzał. Teraz zobaczmy dośrodkowanie, ale tym razem już nic z tego nie wyjdzie. Znowu Danny Williams wyprowadza groźną kontrę i jest bramka. Niesamowite, jak bardzo tutaj goalkeeper gospodarzy był bezradny przy tym uderzeniu. Nawet nie rzucił się. Chyba miał wrażenie, że ta piłka poleci obok słupka. Tymczasem było to niezwykle precyzyjne uderzenie, a jednocześnie bardzo silne. I tutaj no na pewno bramkarz mógł zrobić coś więcej, chociaż też się zastanawiam, czy gdyby się rzucił, to czy byłby w stanie obronić ten strzał. Na pewno miałby jakieś szanse, a tak kompletnie je zaprzepaścił w tym momencie. 3-0. Jest troszkę miejsca dla Danego Williamsa. Odgrywa do Lanziniego i znowu uderzenie. Odbija się piłka od słupka i jest znowu świetna współpraca Danego Williamsa i Lanziniego. Roma w tym momencie na kolanach. Przegrywa u siebie 4-0. No myślę, że nasz zespół może być naprawdę spokojny przed rewanżem. Aż muszę sobie sprawdzić mój poprzedni odcinek, jaki tam był wynik w pierwszym meczu. Ale jestem pewien, że był inny. Tylko nie pamiętam już konkretnie, ile tam bramek padło. Więc ciekawe teraz, jak to ma wyglądać. Pewnie tam się u Huntera zmieni ten wynik. Albo i nie. Czy teraz piłkarzom West Hamu uda się strzelić jeszcze piątą bramkę? Okazja dla Danego Williamsa. Ale niestety ten strzelił praktycznie prosto w bramkarza Romy. No i tutaj chyba już nic się więcej nie wydarzy, więc powolutku można już podsumowywać, że mamy do czynienia ze zdecydowanym zwycięstwem West Ham United i to na wyjeździe za AS Romą. A mogło być inaczej, przecież był taki moment przy stanie 0-1, że Roma mogła wyrównać i kto wie, jak wtedy by się ten mecz potoczył. Najważniejsze jest jednak to, jaki końcowy wynik mamy na tablicy, a ten jest niezwykle dla nas korzystny. I am standing here with the man of the match, Danny Williams. No tak myślałem, że będziemy mogli uzyskać właśnie to wyróżnienie. That's great. But the, you know, the gaffer gave me a job to do at the start of the season and I just turn up each week and try and do my best. Some games go better than others. That was a pretty exceptional game though. Yeah, it was all right. But my focus now is on the next game and getting the next result. Well done, Danny, and thank you for speaking with me. Yeah, cheers, mate. A więc czas na rewanż, który wydaje się, że będzie tylko formalnością. Tutaj myślę, że powinny być optymistyczne wypowiedzi przed tym spotkaniem. Pozostaje tylko właściwie potwierdzić, że w pełni zasługujemy tutaj na awans do ćwierćfinału. Ależ od razu uderzenie Danego Williamsa. To mogła być efektowna bramka, no ale mimo wszystko sporo zabrakło do celnego strzału chociażby. Rozciągnięcie Danego Williamsa, czekamy na podanie, jeszcze odgrywamy. No i było groźnie, a to nie wszystko. Jeszcze mało brakowało, a byłaby z tego pierwsza bramka w tym spotkaniu.
Teraz może być naprawdę niebezpiecznie. Dośrodkowanie w nasze pole karne i jest bramka. Pierwszy gol strzelony przez AS Romę w tym dwumeczu. Oczywiście nadal jeszcze możemy czuć się bezpieczni, ale utrzymujmy tę koncentrację i postarajmy się wyrównać. Tutaj myślę, że no, Łukasz Fabiański był bez szans. Ta piłka no, idealnie posłana w światło bramki. To mi wygląda na kolejną szansę AS Romy. Świetne podanie, ale sytuacja Edina Dzeko zmarnowana. Tutaj interwencja Łukasza Fabiańskiego nas uratowała. No i to wszystko, na co było stać gości w tym spotkaniu. Przechodzimy do ćwierćfinału zgodnie z oczekiwaniami po pierwszym meczu. Nie daliśmy sobie tutaj oczywiście wyrwać tego awansu, aczkolwiek odnotowujemy porażkę, która aż tak nie boli w perspektywie tego, że jednak awansowaliśmy. All right, pal. Hey, picture up a copy of that car mug you like. Have you been robbed or something? Yeah. Yeah, you could say that. Bailiffs came this morning. I don't know what's worse. You losing me all my money, or me finding out like that. Say something! I wanted to tell you so many times. The broker said it was a sure thing. Double your money, easy as. Triple if the market goes right. I just wanted to show you I was good at something. But the more I tried to claw it back, the deeper I got. I even pumped in every penny I had to try and turn it around, but... What about Michael? He was onto me. What was I supposed to do? Nie wierzę. I think you need to leave. Leave? And go where? I can't even afford a train ticket home, can I? Come on, Danny, we can work this out. What about all those times I let you crash at mine when your dad kicked you out the house? Come on, we're mates. You can't just throw that away. You just did. Stawiliśmy się za kumplem, a on nas tak załatwił. Take it. Ciekawe, jakby to wyglądało, gdybyśmy się jednak wstawili za Michaelem. Jeśli wiecie, to możecie dać znać. W sumie to podejrzewam, że niezależnie od wcześniejszej decyzji mogłoby wyjść na jedno i to samo, bo przecież jakby nie patrzeć, i tak w opisie rozdziału jest mowa o tym, że Danny Williams sięgnął dna. Odkrył, jakie to uczucie sięgnąć dna, tutaj macie na górze. Udało się tymczasem odblokować wszystkie cechy szpica? Nie do końca jeszcze. Samą umiejętność chyba się udało. Aha, bo to jeszcze tutaj te dwie rozumiem, że potrzebuję. Być może. Wydawało mi się, że chodzi tylko o celność główek, albo po prostu jednak wszystkie, jakie są tutaj dostępne. No zobaczymy, czy się w ogóle uda tyle punktów zdobyć. Tymczasem czeka nas tutaj mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. A więc z jednej strony na szpicy Danny Williams, a z drugiej Robert Lewandowski. Zobaczymy, który z tych zawodników wyjdzie zwycięsko z tego dwumeczu.
Danny Williams zapuścił się na skrzydło, ale może nie będzie to najgorsze rozwiązanie. Jeszcze uderzenie sprzed pola karnego, teraz w polu karnym i jest w tym sporym zamieszaniu bramka, która da nam znowu, tak jak w poprzednim dwumeczu, sporo luzu od razu na początek. Ależ mi się ostatnio udaje w tych meczach na początku strzelać ważne bramki, które rzeczywiście później układają zazwyczaj resztę spotkania. Oby było i tak tym razem. Dużo tutaj było tego zamieszania. Wszystko zaczęło się od wrzutki Danego Williamsa, więc nasz zawodnik trochę w nietypowej dla siebie roli, ale czasem też musi zejść się na skrzydło i spróbować dośrodkować. Teraz bardzo się to opłaciło. Bayern Monachium od razu próbuje odpowiedzieć i odpowiada całkiem efektownie, ale i Łukasz Fabiański tutaj efektownie się rzucił. Tymczasem żółta kartka dla Alaby. Zobaczmy. No tak, wcześniej był ten faul i teraz sędzia do tej sytuacji wrócił. Danny Williams odebrał piłkę przed polem karnym, podaje i kurczę, szkoda, że nie udało się wpakować tej piłki do siatki. Byłaby asysta i piękna bramka naszej drużyny. Ależ teraz uderzenie. Trochę było takiej wymiany piłek przed polem karnym, ale Manuel Neuer tutaj się popisał kapitalną interwencją po tym strzale. Znowu Danny Williams dośrodkowuje i będzie bramka, mało brakowało. Znowu Manuel Neuer pokazuje swoją klasę. Od razu drugą połowę zaczynamy od rajdu Danego Williamsa. Było mocne uderzenie, dobry strzał. Ale znowu Manuel Neuer broni swój zespół przed stratą kolejnej bramki. Gdyby nie niemiecki bramkarz, to już moglibyśmy strzelić więcej tych bramek. Tymczasem szansa gości z rzutu rożnego. I ten strzał zablokowany. Piłka do Danego Williamsa przed polem karnym. Znowu będzie uderzał i jest chyba spojenie. Kurczę. Mało brakowało. Goście jeszcze próbują swoich szans i proszę. Jest wyrównanie, więc w tym momencie Bayern przed rewanżem u siebie stawia siebie w dobrej sytuacji. No bo jednak gol strzelony na wyjeździe może dać im tutaj sporo. Javi Martinez strzelił tę bramkę. Teraz dobre podanie do Danego Williamsa, może od razu będzie odpowiedź z naszej strony. Ach, kurczę. Kolejny strzał wybroniony przez Neuera. A teraz jeszcze świetne podanie do Robena i może będzie prowadzenie dla Bayernu. Ale Robben to kompletnie zepsuł. Może teraz się Robben trochę zrehabilituje. Była szansa na asystę przy ewentualnej bramce Roberta Lewandowskiego, który jeszcze będzie próbował z rzutu wolnego. No, zobaczymy. Jest Robert Lewandowski, ale w mur. Łukasz Fabiański to przejmuje i będziemy mieli za chwilę koniec tego spotkania. A więc remis bramkowy, który bardziej jednak premiuje tutaj niemiecki klub, który jest w dobrej sytuacji. Będziemy musieli na Allianz Arena naprawdę się postarać i wygrać tamto spotkanie, ewentualnie zremisować, ale strzelając co najmniej dwie bramki.
O, proszę, Danny dzwoni do Kim. That was like 3 months ago. Still funny. What's up? Oh, you know, not a lot. What's up with you? I'm just coming out of training. Got a pile of homework to do. Ugh, homework. It's the worst. Yeah. Is everything okay? What? Oh, yeah, of course it is. I was just wondering if you'd heard from that brother of yours lately. Oh, yeah, I was in Madrid not long ago, visiting during my March break. March break? Nice. How was that? It was weird. Alex was weird. He's all big time now. He has like an entourage. All these strangers hanging around all the time. I really don't like it. Wow. Entourage. Top boy. Living the dream, isn't he? Playing for Real, his own brand. Big star. Can't really blame him, can you? No, I guess not. Are you sure everything's okay? Yeah, obviously it is. I mean, why'd you keep asking that? I mean, I'm just checking in with the mate, aren't I? I mean, what's the problem? No, nothing. I just... Actually, I've got to go right now. I've got lots of things to do today, and people are, you know, coming and going. It's a bit of a bother, actually. So, thanks for phoning, and I'll check in with you later. You know, talk soon. Okay. Bye. Szkoda Danego, bo wyraźnie szuka pomocy, ale nie chce się przyznać, że coś u niego nie tak. Tymczasem przed nami bardzo ważny rewanż z Bayernem Monachium. Od tego meczu zależy, czy awansujemy do półfinału Ligi Mistrzów, co byłoby niebywałym sukcesem dla klubu Danego Williamsa. Tak więc będziemy musieli zrobić wszystko, żeby strzelić tutaj jakieś bramki. No i uwaga, bo mecz na Allianz Arena zaczyna się dla nas nieciekawie. Od razu składna akcja Bayernu, który u siebie powinien być bardziej groźny i to się jak na razie potwierdza. Jeszcze jedna szansa Bayernu, Robert Lewandowski strzela piękną bramkę. No to trzeba przyznać, że to uderzenie było po prostu genialne. Ależ, kurczę, się zaczyna w tym momencie nieciekawie dla nas. Musimy odrabiać straty. A Robert zrobił to, co do niego tutaj należało. Proszę bardzo, to jest naprawdę piękny gol. I Łukasz Fabiański naprawdę był bez szans. Nie mógł tutaj zatrzymać swojego reprezentacyjnego kolegi. Proszę bardzo, jest błąd obrony Bayernu i Danny Williams wykorzystuje tę sytuację. Doprowadzamy całkiem szybko do wyrównania i teraz tak naprawdę wszystko się zaczyna od nowa. 1-1 w pierwszym meczu, 1-1 jak na razie w drugim spotkaniu, a to oznacza, że jeśli strzelimy teraz drugą bramkę, to nawet jeśli Bayern później wyrówna, no to i tak przechodzimy dalej, bo jak już mówiłem, teraz każdy remis dwubramkowy i wyższy jak najbardziej również premiuje nas awansem. Tylko najpierw trzeba tę bramkę strzelić. Teraz będzie dobra szansa po podaniu Danego Williamsa, ależ kurczę mało brakowało. Teraz podanie do Danego Williamsa, będzie dośrodkowanie. Jeszcze piłka przed polem karnym, może coś z tego nadal być? Jest! O to chodziło, panowie. Nie dość, że szybko wyrównaliśmy, to jeszcze teraz objęliśmy prowadzenie. Ależ zwroty akcji w tym dwumeczu. Zaczęło się w pierwszym spotkaniu od naszego prowadzenia. Później Bayern wyrównuje, stawia siebie w lepszej sytuacji przed rewanżem. Na początku tego rewanżu 1-0 dla Bayernu, więc już sytuacja się mocno komplikowała dla West Hamu, a tu proszę.
teraz dwie bramki strzelone w stosunkowo krótkim odstępie czasu. Bayern, żeby teraz przejść dalej, musi strzelić co najmniej dwie bramki. Ależ teraz dobrze wyłożona piłka do danego Williamsa, będzie uderzenie i bramka po rykoszecie. No właśnie, po rykoszecie, ale odbita od naszego zawodnika, dlatego był spalony. Kurde, tak właśnie mi się wydawało. Ja cię kręcę, gdyby się to tylko tak nie odbiło. Dobra, teraz odegranie do danego, ten jeszcze podaje i ładna akcja, która musi się, kurczę, zakończyć bramką. Po raz kolejny Manuel Neuer ratuje swój zespół i Bawarczycy są jeszcze w grze. Robert Lewandowski w polu karnym dogrywa do Robena, ale cóż to było za fatalne uderzenie. Jest szansa! Kurczę, uderzenie w słupek. Nie wierzę. I koniec tego meczu. Wygrywamy 2-1, ależ to była zacięta rywalizacja w tym dwumeczu. Już wam to mówiłem wcześniej, ale sytuacja się zmieniała jak w kalejdoskopie, ale ostatecznie to West Ham United wychodzi zwycięsko z tego pojedynku i nawet efektowna bramka Roberta Lewandowskiego tak naprawdę w niczym tutaj nie pomogła, więc ciekaw jestem, na kogo trafimy w półfinale Ligi Mistrzów, zaraz się pewnie dowiemy. A jednak chyba się jeszcze nie dowiem, bo gra w tym momencie pokazuje mi tylko tabelę angielskiej Premier League i tutaj co ciekawe West Ham United radzi sobie bardzo dobrze. Przecież my tak bezpośrednio tych meczów nie rozgrywaliśmy, a tu proszę, 2 punkty straty do Chelsea. Też ciekawe, czy nie będziemy musieli trochę pograć w tych ostatnich kolejkach sezonu już jako Danny Williams, żeby może postarać się o mistrzostwo Anglii. Na razie cele są wciąż ukryte, więc trudno powiedzieć, co tutaj jeszcze będziemy mieli do zrobienia jako Danny Williams. W każdym razie w tym momencie mamy zalecane przełączenie się na Alexa Huntera, więc to zrobimy w następnym odcinku. Na razie to będzie wszystko z mojej strony. Do usłyszenia następnym razem.